Dzień dobry. Tematem dzisiejszego wykładu będą grafowe bazy danych. Z konkretnym przykładem posłużymy się tutaj systemem Neo4j i językiem zapytań Cypher Query Language. Dlaczego w ogóle interesują nas grafowe bazy danych? No, przedmiot dotyczy analizy i eksploracji sieci społecznościowych. Jak dotąd zakładaliśmy, że dane, które podlegają przetwarzaniu, są umieszczone w jakimś zewnętrznym repozytorium, najczęściej w postaci jakiegoś pliku TSV, CSV. To mógł być któryś z tych formatów XML-owych, typu tam GFXML i tym podobne. No i że przetwarzanie odbywało się w jakimś języku programowania, na przykład w Pythonie czy w R. Natomiast od kilku lat, konkretniej rzecz biorąc od 6-7 lat, obserwujemy nowego gracza na rynku systemów przetwarzania danych. Tym graczem są właśnie grafowe bazy danych. To są systemy przetwarzania informacji, w których graf jest podstawową formą reprezentacji danych. Dlaczego w ogóle takie przesunięcie w stronę grafowych baz danych? No, to jest zupełnie oczywiste. Rzeczywistość jest pełna związków i modelowanie rzeczywistości za pomocą grafu połączonych ze sobą wierzchołków, poprzez nadawanie tym wierzchołkom różnego rodzaju atrybutów, nazywanie różnego rodzaju związków, ukierunkowywanie tych związków, czy później opisywanie tych związków, wydaje się być bardzo, bardzo naturalne. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, no ale przecież jest już i RDF, i OWL, i cała bogata skrzynka narzędziowa technologii semantycznych. To prawda, natomiast technologie semantyczne same z siebie pod spodem nie rozwiązują problemu zarządzania tymi danymi. Języki zapytań do semantycznych składnic danych zajmują się bardziej wnioskowaniem, implementacją różnego rodzaju poziomów logik, natomiast to, w jaki sposób dane są pod spodem przechowywane, nadal pozostawia wiele do życzenia. Język, główny język zapytań, Sparkle, też nie jest jakiś bardzo przyjazny, jeśli chodzi o wyrażanie takich grafowych związków. Więc grafowe bazy danych stoją gdzieś w połowie drogi między technologiami semantycznymi i relacyjnymi bazami danych. Z jednej strony oferują niezwykle przejrzysty, bardzo prosty, naturalny język zapytań, tu akurat zobaczymy sobie Cyphera, a z drugiej strony no, nie mają jeszcze takiej mocy wyrażania jak technologie semantyczne, ale za to są znacznie prostsze do zaimplementowania i szybkiego wdrożenia. Dlaczego chcemy wyjść z takiego predykatu relacyjnych baz danych? No, relacyjny model danych bardzo często jest po prostu najzwyczajniej w świecie nieadekwatny i nieefektywny, dlatego że reprezentacja złożonych zjawisk sieciowych wymaga utworzenia bardzo dużej liczby tabel i wydawania potem zapytań do tych tabel poprzez operacje połączenia, co może oczywiście zdecydowanie zmniejszać efektywność tych zapytań. Po drugie, relacyjne bazy danych charakteryzują się bardzo silnym schematem, zatem definiując schemat bazy danych, no nie możemy sobie potem dowolnie manipulować schematem pojedynczych instancji, coś co z łatwością możemy osiągnąć na przykład w dokumentowej bazie danych. No i cały czas pozostaje ten problem pewnego rozdźwięku pomiędzy nowoczesnymi językami programowania, takimi jak Java czy Python, i tradycyjnymi relacyjnymi bazami danych. To nie jest specjalnie krytyka relacyjnych baz danych, nie tylko z powodów rodzinnych, ale też takich ogólnie ideologicznych. Uważam, że relacyjne bazy danych to w zasadzie najlepsza rzecz po krojonym chlebie, ale akurat w naszym przypadku to się najzwyczajniej w świecie nie sprawdzi. Zacznijmy od modelu danych. Grafowy model danych jest super prosty. Tak naprawdę składa się tylko z trzech elementów. Mamy wierzchołki, wierzchołki mają właściwości, wierzchołki są połączone ze sobą związkami. Koniec, kropka. Właściwości najczęściej są przechowywane w postaci słowników, czyli mamy klucz, wartość, klucz, wartość, klucz, wartość. Klucze najczęściej są czymś niemutowalnym, na przykład łańcuchami znaków albo liczbami, natomiast wartości mogą być zupełnie dowolne. No, tak jak już jesteśmy do tego przyzwyczajeni w takich tradycyjnych NoSQL-owych bazach danych, to mogą być dokumenty, to mogą być inne grafy, to mogą być dowolnie złożone obiekty, to mogą być listy, zbiory, co Wam się tam żywnie podoba. Co istotne, właściwości mogą być aplikowane zarówno do wierzchołków, jak i do krawędzi. Wierzchołki i krawędzie też mogą mieć swoje własne zestawy właściwości.
Związki zawsze łączą ze sobą wierzchołki. Każdy związek posiada wierzchołek początkowy i wierzchołek końcowy. Związek może być ukierunkowany, ale może być też nieukierunkowany. Tak? I to w zasadzie jest wszystko. Nic więcej nam jest niepotrzebne, z jednym drobnym wyjątkiem. Mianowicie, gdybyśmy tylko i wyłącznie pozostawili taki schemat, to jednak zabrakłoby nam tutaj istotnej sprawy, mianowicie możliwości łączenia wierzchołków w pewne grupy. Na takiej zasadzie jak tabela czy relacja w relacyjnej bazie danych łączy ze sobą instancje, czyli wiersze, krotki, o tym samym schemacie reprezentujące w teorii te same byty, czy wystąpienia tej samej encji ze świata rzeczywistego. Tutaj, gdybyśmy po prostu powrzucali wszystko do postaci wierzchołków i krawędzi, to albo musielibyśmy wydzielić pewną specjalną własność i powiedzieć, ta własność jest magiczna, albo użyć jakiejś konwencji i powiedzieć, o, to jest na przykład identyfikator klasy i teraz będę miał wierzchołki, które będą reprezentowały na przykład aktorki, aktorów, filmy, reżyserów, reżyserki i tak dalej. Więc albo musiałbym przyjąć tutaj pewną konwencję, albo musiałbym wzbogacić ten grafowy model i rzeczywiście do tego dojdziemy. Słowo jeszcze, gdzie grafowe bazy danych mieszczą się w tej całej przestrzeni współczesnych systemów do przechowywania danych. Jeśli spojrzelibyśmy na tą wielką rodzinę baz danych NoSQL, to moglibyśmy sobie je mniej więcej w ten sposób rozrysować, gdzie na osi Y mielibyśmy główny cel tej bazy danych, to znaczy ilość przetwarzanych dokumentów, a na osi X mielibyśmy złożoność modelu. No i oczywiście takie składnice kolumnowe, składnice, gdzie mamy tylko i wyłącznie klucz-wartość, to byłyby absolutnie najszybsze do przetwarzania gigantycznych ilości danych transakcyjnych. To są systemy obsługujące na przykład giełdę albo jakieś takie systemy prawie że czasu rzeczywistego. Potem mielibyśmy takie kolumnowe bazy danych, potem mielibyśmy dokumentowe bazy danych, no i te grafowe bazy danych gdzieś na końcu pod względem wolumenu przetwarzanych danych, no bo oczywiście tutaj musimy zapłacić pewną cenę za to, że mamy większą możliwość wyrażania, że mamy większą złożoność modelu, więc możemy więcej wyrazić za pomocą modelu, łatwiej jest nam zamodelować rzeczywistość, no ale odbywa się to oczywiście kosztem szybkości przetwarzania. To ten rynek grafowy baz danych jest bardzo dynamiczny, wielu jest graczy. My tutaj skupimy się tak naprawdę, czyli w pierwszej kolumnie macie przykładowe listy produktów, część z nich jeszcze funkcjonuje, część z nich gdzieś tam troszeczkę umiera. Nie ma też, tak jak w tradycyjnych bazach danych, w zasadzie niepodzielnie rządzi SQL i jest tylko jeden język, wszyscy się uczą, jak się nauczycie SQL-a na jednej bazie danych, no to przesiadka na drugą bazę danych to jest kwestia tylko drobnej zmiany dialektu, tak? Tu jakieś słówko kluczowe, tutaj go nie ma, tutaj tak, tu przecinek, tu średnik i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, jak się raz nauczycie SQL-a, no to zostajecie z nim do końca życia, tak? Już nie ma znaczenia, jaka baza danych leży tam pod spodem. Natomiast w przypadku grafowych baz danych tak jeszcze nie jest. Nie ma jeszcze jednego takiego silnego standardu, więc jest tutaj ich kilka. Też umieściłem tutaj Sparkla jako przykład grafowego języka zapytań, chociaż oczywiście no, pamiętam o tym, że to bardziej do danych semantycznych. Natomiast ta kombinacja, którą my dzisiaj zobaczymy, to będzie połączenie Neo4j i Cypher. O Neo4j za chwileczkę. Chciałbym zwrócić jeszcze przy okazji tego slajdu Waszą uwagę na książkę Graph Databases. Na stronie graphdatabases.com po podaniu swoich danych adresowych możecie tą książkę ściągnąć za darmo. Ona jest dosyć droga na Amazonie, to jest gdzieś tam pewnie $30, natomiast autorzy ją dystrybują też na osobnej stronie, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, wtedy chyba tylko w PDF-ie, a nie w EPUB-ie, no to zapraszam graphdatabases.com i stamtąd można tą książkę sobie pobrać. Bardzo, bardzo fajna i informatywna pozycja, chociaż z pewnym obciążeniem, ponieważ jeden z autorów jest także jednym z założycieli i twórców właśnie Neo4j'a. Co to jest ten Neo4j? Neo4j to jest chyba dziś najbardziej zaawansowany system do zarządzania grafowymi bazami danych. To jest produkt, który narodził się prawie 10 lat temu w Szwecji. Na początku jako taki side project,
Potem zaczął być coraz bardziej rozwijany. Się okazało, że to rzeczywiście ma sens, że to bardzo ułatwia przetwarzanie. No akurat ludzie, którzy się za niego zajęli, za niego zabrali, mieli taką potrzebę, że te dane, które przetwarzali, jakoś tak niespecjalnie pasowały im do tego paradygmatu relacyjnego. I bardzo szybko zdobyli dużą rundę finansowania, potem się przenieśli do Stanów. Założyli firmę w San Francisco i od tego momentu już Neo4j wystartował. Dzisiaj to jest naprawdę duża organizacja, która produkuje bardzo poważne, już całkowicie wdrażalne w ogromnych przedsiębiorstwach serwery. To nie jest żaden projekt na GitHubie z 20 kontrybutorami. To jest poważne, zupełnie poważne narzędzie. Jeśli chodzi o jego właściwości, to oferuje to, za co kochamy bazy danych, czyli przetwarzanie transakcyjne, więc macie pełne wsparcie dla własności atomicity, consistency, isolation i durability. Jeżeli nie pamiętacie, co te literki oznaczają, jesteście blisko obrony prac dyplomowych i to jest pytanie, które bardzo często pada, także radziłbym przypomnieć sobie definicję tych literek. Mamy protokół zatwierdzania dwufazowego z automatycznym wykrywaniem zakleszczenia. Znów pewnie pamiętacie, jak to jest tam z zakleszczeniami w bazie danych. To jest pewien problem. Można próbować nie dopuścić do zakleszczenia, a można tak naprawdę pozwalać transakcjom wchodzić w zakleszczenie i tylko próbować raz na jakiś czas przeglądać sobie ten wait for graph po to, żeby zobaczyć, czy nastąpiło zakleszczenie i Neo4j właśnie taką strategię stosuje. Neo4j oferuje Wam wszystko, począwszy od modelowania danych, poprzez język zapytań, interfejs, dodatkowe programy narzędziowe do przechowywania, kopii, bezpieczeństwa itd., itd. Jest przetestowany naprawdę na milionach, setkach milionów rekordów. Działa to bardzo ładnie. Da się go też postawić w chmurze, w takim środowisku klastrowym, gdzie będziecie mieli poszczególne instancje, które będą sobie równoważyły obciążenie, przesyłały zapytanie. Także to jest naprawdę już całkiem dorosły produkt. Ma całą masę interfejsów, więc w zasadzie z każdego języka programowania, z każdej platformy programowania można sobie bardzo łatwo do tego Neo4j'a się dostać. Mnóstwo ludzi ceni sobie ten interfejs restowy, ale też bezpośrednio z Java, czy z Pythona, czy z .NET'a można sobie tam zapytania wydawać. No i przede wszystkim oferuje Cyphera. Cypher, jak zaraz zobaczycie, to jest naprawdę prześliczny język zapytań. Bardzo szybko można się go nauczyć i programowanie w tym języku to jest najczystsza frajda. Model danych Neo4j'a generalnie taki jak tradycyjnie w grafowych bazach danych, to znaczy mamy wierzchołki, mamy krawędzie, mamy atrybuty. Baza danych jest całkowicie pozbawiona schematu, to znaczy nie ma żadnych poleceń, które tworzyłyby jeden schemat, nie ma możliwości narzucenia schematu na wierzchołki, więc każdy wierzchołek definiuje swój własny schemat, każdy wierzchołek może mieć swój własny zestaw atrybutów. Co oczywiście jest fantastyczne, jeżeli chodzi o swobodę modelowania, ale oznacza, że próba dostępu do pewnego atrybutu dla wierzchołka może skończyć się wyjątkiem, jeżeli dany wierzchołek nie posiada danego atrybutu. Tak? To jest trochę jak ze słownikami w Pythonie. No, po prostu, jeżeli nie jesteście pewni, to trzeba sprawdzić, czy klucz istnieje. I tak samo jest tutaj. Tak? Trzeba sprawdzić, czy dany klucz istnieje. Jeśli tak, to można pobrać wartość atrybutu. Więc jest to pewna cena, którą trzeba zapłacić. Taką rzeczą dodatkową, o której już wcześniej wspomniałem, jest kwestia podziału zbioru wierzchołków na pewnego rodzaju klasy. Neo4j przyjmuje strategię etykietowania. Każdy wierzchołek i każda krawędź mogą dostać jedną bądź więcej etykiet. Wierzchołek może nie dostać żadnej etykiety, ale może też dostać etykietę. Etykiety są zapisywane po znaku dwukropka. I etykiety można traktować jako no właśnie wskaźniki klasy, ale to przypisanie wierzchołków do klas jest wiele do wiele. To znaczy, że dany wierzchołek może grać różne role, może należeć do wielu klas. Tutaj macie przykład. Próbujemy zamodelować jakiś fragment rzeczywistości w firmie. Mamy tutaj Alice, która szefuje jakiemuś departamentowi, tak, to jest kobieta, która ma lat 40. Tutaj mamy jakiś departament o nazwie D1. To tutaj to D1 i Alice to są po prostu nazwy wierzchołków. To są nazwy atrybutów, czyli departamenty mają swoją nazwę. Tak, czyli Alice jest szefową HR-ów, więc tutaj mamy atrybut sex, tu mamy atrybut age, natomiast to, co jest tutaj w tej pierwszej linijce, to są właśnie etykiety wierzchołków, czyli Alice jednocześnie jest osobą i jest
kierowniczką, co pozwala w zapytaniu na przykład zawęzić od razu zapis. Możemy zapytać tylko o wierzchołki należące do klasy chair, albo tylko i wyłącznie wierzchołki należące do klasy person, albo wierzchołki jednocześnie należące do klasy chair i person. Right? Oczywiście, że można by to zrobić w postaci atrybutu, ale jak już wspominałem, konieczna byłaby albo jakaś konwencja, albo musielibyśmy wskazać, że ten jeden atrybut ma jakąś specjalną rolę, albo wszędzie w aplikacji musielibyśmy wpisywać, nie wiem, wpisalibyśmy sobie atrybut type i wszędzie musielibyśmy pamiętać o tym, żeby filtrować na podstawie atrybutu type. Tutaj to rozwiązanie jest lepsze. To jest tak naprawdę, to jest po prostu atrybut wielowartościowy, ale w pewnym sensie magicznym, tak? Dlatego, że on pełni właśnie rolę etykiety i Neo4j specjalnie go używa i nawet jest on dostępny w inny sposób z poziomu języka Cypher. Tutaj też macie przykład związków. Jest jeden związek pomiędzy tymi wierzchołkami, który ma etykietę works in, czyli gdybym chciał zadać pytanie, pokaż mi wszystkie osoby, które pracują w departamencie HR, to szukałbym wszystkich par wierzchołków połączonych, czy wszystkich wierzchołków połączonych z wierzchołkiem D1 za pomocą związku o etykiecie works in. Natomiast tu jest inny rodzaj związku, który roboczo nazwałem sobie is head of i to jest związek, który ma swój własny atrybut. Czyli też można odwoływać się do atrybutów związków. Baza danych, poza tym, że wspiera przetwarzanie transakcyjne, wspiera też indeksowanie, wspiera też, chociaż w bardzo ograniczonym stopniu, możliwość definiowania ograniczeń, więc można sobie na przykład zdefiniować ograniczenie typu unikalnego i ono będzie już wspierane, czyli baza danych odrzuci transakcję, która będzie próbowała to ograniczenie naruszyć. I jeszcze raz podkreślam fakt, że baza danych nie posiada schematu, co jednocześnie daje nam dużą elastyczność, ale też oznacza, że niektóre zapytania mogą się nie udać, ponieważ nie znajdziemy atrybutów w danym wierzchołku. Jak to jest pod spodem zbudowane? Generalnie rzecz biorąc, wszystkie wierzchołki są przechowywane jako rekordy o stałym rozmiarze. Własności są przechowywane w postaci list łączonych. Na tych listach mamy pary, klucz, wartość, klucz, wartość, klucz, wartość i każdy wierzchołek zawiera referencję do pierwszej własności. No i potem już mamy tę listę łączoną. I oprócz tego też mamy wierzchołki pomiędzy sobą są połączone też za pomocą referencji dla reprezentacji właściwości. To tak mniej więcej wygląda, tak gdybyśmy sobie wyobrazili jakiś taki prosty schemat, gdzie mamy trzy osoby i te trzy osoby mają swoje jakieś atrybuty, no to mielibyśmy referencje pomiędzy wierzchołkami, no oprócz tego wierzchołki byłyby też zrzucone, wszystkie właściwości byłyby osobno rekordami na dysku, tak, i zapisywane byłyby w postaci klucz-wartość. Jeżeli dany wierzchołek ma więcej własności niż jedną, to te własności tworzą listę łączoną. Interfejs. Jeżeli chodzi o Neo4j, mamy dwa rodzaje interfejsów. Państwo w czasie laboratorium będziecie korzystali z interfejsu www. To jest gotowa aplikacja przeglądarkowa, która się otwiera i przez tą aplikację macie możliwość wydawania zapytań i od razu oglądania wyników tych zapytań. Zapytania są wyświetlane zarówno w formie grafu, jak i w formie tabelarycznej albo tekstowej. Możecie sobie z boku wybrać, jak sobie już to potem uruchomicie, to z boczku tutaj będziecie mieli możliwość widoku tabelarycznego albo po prostu w formie tekstu. A czasami ta inspekcja grafu wynikowego całkiem pomaga zrozumieć, co dane zapytanie robi. A oprócz tego oczywiście jest też interfejs restowy, czyli z poziomu aplikacji można się komunikować restem. Jeżeli chodzi o backend, to mamy tutaj też dwa sposoby. Mamy możliwość też wydawania takich poleceń administracyjnych za pomocą tej konsoli www, ale jest też dedykowana konsola z poziomu systemu operacyjnego, którą można sobie uruchomić i tam na przykład już wykonywać takie czynności administracyjne jak definiowanie użytkowników, zarządzanie dostępem czy na przykład definicję kopii bezpieczeństwa. Jak wspominałem, najfajniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o Neo4j, jest język zapytań. Ten język zapytań jest po prostu prześliczny. I teraz popatrzymy sobie na pewne własności tego języka, ale zestawimy go z SQL-em. Zakładam, że Państwo studiując na specjalności TPD, tego SQL-a widzieliście już prawdopodobnie więcej, niż byście chcieli widzieć, ale to się Wam w życiu jak najbardziej przyda. I będę bazował na Waszej doskonałej znajomości SQL-a i będziemy patrzyli sobie na różnego rodzaju zapytania i będziemy porównywali kształt tego zapytania w SQL-u versus kształt w Cypherze. Jeżeli chodzi ogólnie o podejście
języków, bo to jest ważne, żeby rozumieć filozofię języka programowania. SQL oczywiście bazuje na algebrze relacji, więc tak naprawdę każde polecenie w SQL-u to jest po prostu sposób wyrażenia, sposób zapisania wyrażenia algebry relacji, w którym mówimy, jak je dokonać projekcji, jakiej selekcji i w jakiej kolejności połączyć ze sobą relacje i za pomocą jakich kluczy. Tak? I zasadniczo to jest to. Mamy pełną separację pomiędzy językiem definiowania danych, DML, i językiem zapytań do danych. Mamy też Data Definition Language, czyli wszystkie polecenia, tam Create Table, Create View, Create Procedure i tak dalej. No i więc mamy jakby cały język bardzo, bardzo uporządkowany, ale główną rzeczą jest to, że SQL bazuje na zapytaniach do zbiorów, tak? Więc wszystko jest dla nas zbiorem, jest relacją i my tylko definiujemy sposoby łączenia ze sobą zbiorów. Filozofia Cyphera jest całkowicie odmienna. W Cypherze Cypher widzi całą bazę danych jako wielki graf i to, co robicie pisząc zapytanie w Cypherze, to definiujecie pewien mały podgraf, mówicie, jak wygląda pewien podgraf i baza danych znajduje wszystkie instancje, do których da się dopasować ten podgraf. Innymi słowy, wydawanie zapytań to jest tak naprawdę pattern matching na grafach. Tak? Czyli my w zapytaniu definiujemy sobie prosty graf, mówimy, znajdź mi wszystkie wierzchołki, które są w takiej konfiguracji. Tutaj rysujemy sobie konfigurację, mówiąc, ten wierzchołek powinien być połączony z tym wierzchołkiem, a ten wierzchołek powinien być co najwyżej dwa kroki od tego wierzchołka i tak dalej. I wrzucamy to do bazy danych, a baza danych znajduje wszystkie wierzchołki, wszystkie kombinacje wierzchołków, które dają się dopasować do danego wzorca. Czyli to będzie tak naprawdę dopasywanie wzorców do grafu. W Cypherze też nie ma rozgraniczenia pomiędzy modelowaniem a wydawaniem zapytań. W zasadzie to jest jedno i to samo, tak? Nie ma żadnych osobnych poleceń. Zacznijmy może od trochę niesprawiedliwego przykładu, ale pewnie Wam znanego. Rekurencja. Rekurencja w SQL-u to jest koszmar. Oczywiście ten język po prostu jest, no, nie jest stworzony do wydawania zapytań rekurencyjnych. Da się to zrobić, można sobie to zrobić albo tak klasycznie za pomocą klauzuli with, gdzie definiujemy pewną strukturę rekurencyjną i potem ją przeglądamy za pomocą takiego zewnętrznego zapytania select from. Niektóre bazy danych posiadają pewne dodatkowe wsparcia dla zapytań rekurencyjnych, na przykład w Oracle macie możliwość, macie ten operator prior, tak, i tam operator connect by, start with i można zdefiniować sobie zapytanie rekurencyjne, ale każdy, kto próbował zbudować takie zapytanie na czymś więcej niż tabela pracownicy, od razu wie, że to najzwyczajniej w świecie nie działa. To działa tak potwornie wolno, że próba zaaplikowania tego do czegokolwiek więcej niż 100 wierzchołków jest po prostu skazana na porażkę. Natomiast w przypadku Cyphera to jest najbardziej naturalna rzecz, jaką można zrobić, wydanie zapytania rekurencyjnego. To jest zapytanie, które znajduje nam wszystkie pary poprzedników, następców i czy potomków i przodków wraz z wskazaniem, jaka jest odległość pomiędzy tymi przodkami. I teraz spróbujmy sobie na tym zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Więc mamy wierzchołki połączone ze sobą za pomocą związków. Załóżmy, że ten związek nazywa się parent, tak? Więc to jest potomek tego, czy to jest dziecko tego, to jest dziecko tego, to jest dziecko tego, to jest dziecko tego. Czyli istnienie krawędzi bezpośrednio oznacza, że w tym miejscu jest relacja rodzic-dziecko. Teraz, gdybyśmy byli w obszarze technologii semantycznych, to pewnie byśmy sobie w OWL-u zdefiniowali nową regułę, która mówi, że bycie przodkiem to jest uogólnienie relacji bycia rodzicem poprzez domknięcie. No, widzielibyśmy, to jest relacja tranzytywna i moglibyśmy sobie tak to zdefiniować. Natomiast w Cypherze robimy to chyba jeszcze prościej. Mianowicie, budujemy sobie to dopasowanie. To, co tutaj widzicie, to jest dopasowanie wzorca. I ten wzorzec należy przeczytać w ten sposób. W nawiasach okrągłych jest dowolny wierzchołek. Więc mówimy tak, weź dowolny wierzchołek, czy wzorzec, który próbujesz dopasować, musi mieć dwa wierzchołki, roboczo nazwijmy je descendant i ancestor, to są zmienne, do których zostaną dowiązane wyniki. Tak? To nie są żadne elementy z grafu, to są zmienne, do których Cypher wrzuci wyniki. Czyli weź, dopasuj dowolny wierzchołek do dowolnego wierzchołka pod warunkiem, że między nimi jest relacja parent i ta gwiazdka oznacza 0 bądź
znaczy dowolną liczbę takich połączeń. Co oznacza, że ten wzorzec jest spełniony zarówno dla tej pary wierzchołków, jak i dla tego wierzchołka i tego wierzchołka, tego wierzchołka i tego wierzchołka, ale też tego wierzchołka i tego wierzchołka. Tak? Każda para wierzchołków połączona dowolną liczbą związków parent, związków z etykietą parent, spełnia ten wzorzec. Tak? Więc w wyniku dostaniemy wszystkie pary połączone dowolną sekwencją związków parent i one zostaną opisane, tak? Zostaną przywiązane do zmiennej ancestor, descendant i wbudowana funkcja length zwraca nam długość ścieżki. Ścieżka to jest zmienna, do której zostaje dopasowana cała sekwencja dopasowana do tego wzorca. To zresztą za chwileczkę jeszcze na większej liczbie zapytań zobaczycie. Składnia Cyphera jest bardzo graficzna. Jeżeli w pierwszej chwili wydawało Wam się dziwny ten zapis, to mam nadzieję, że to całkowicie to wyjaśnia. Mianowicie taki zapis to jest wzorzec, który dopasowuje się do dowolnej pary wierzchołków połączonych ze sobą krawędzią. Teraz strzałka w tym miejscu oznacza, że to dopasowanie występuje tylko wtedy, jeżeli ten graf jest skierowany. Tak? To znaczy, jeżeli relacja jest stąd dotąd. Jeżeli graf jest nieskierowany, tak, to wtedy po prostu tej strzałki by nie było i byłoby te nawiasy okrągłe dopasowują się do jednego wierzchołka, te nawiasy dopasowują się do drugiego wierzchołka, a między nimi jest dowolna krawędź. Jeżeli umieścicie nazwy wierzchołków wewnątrz tutaj, czy w jakieś literały umieścicie wewnątrz tych nawiasów, to wówczas po dopasowaniu ten wierzchołek zostanie przypięty do zmiennej A, a ten wierzchołek zostanie przypięty do zmiennej B, dzięki czemu będziemy mogli odwoływać się do właściwości tego wierzchołka, mówiąc na przykład a.name, a.age, a.type i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie dowiązujemy się, tak jak tutaj, no to oczywiście nie mamy żadnego sposobu, żeby, nie mamy zmiennej, przez którą moglibyśmy odczytać własności, czyli atrybuty tego wierzchołka. Jeżeli interesuje nas dopasowanie, ale tylko i wyłącznie za pomocą relacji o określonej etykiecie, na przykład follows, załóżmy, że to mamy graf, w którym odnotowujemy fakt, że jeden użytkownik chce śledzić poczynania drugiego użytkownika, to ten zapis jest taki, że wstrzykujemy tu w środek tej strzałki, stąd była ta kreska jedna, kreska druga, w środek tej strzałki wstrzykujemy nawias kwadratowy i w tym nawiasie kwadratowym możemy zapisać warunki. Na przykład dwukropek follows oznacza dopasowanie, ale tylko wtedy, kiedy ta krawędź ma etykietę follows. Moglibyście tutaj sobie zrobić warunek na przykład na jakiś atrybut tej krawędzi, tak? Na przykład jeśli waga większa niż 10, też by zadziałało. Zatem, gdybyśmy chcieli znaleźć taki wzorzec, chcemy przeszukać całą grafową bazę danych i chcielibyśmy znaleźć wszystkie niestabilne trójki. Chcemy znaleźć trójki przyjaciół, w których występuje problem, bo jedna osoba lubi dwie osoby, ale te dwie osoby znajome nawzajem się nie lubią. Jak możemy to zapisać? W pierwszej kolejności musimy sobie wymyślić, jak to przedstawić w postaci grafowej, czyli mniej więcej w ten sposób. I tutaj macie sposób zapisania tego wzorca w Cypherze. Czyli to jest pierwszy sposób. To są dwa alternatywne sposoby. Jeden i drugi jest równie dobry. Czyli moglibyśmy sobie zapisać to w ten sposób, że dopasuj się do trzech wierzchołków, które nazwiesz A, B i C. I teraz pomiędzy wierzchołkami A i B powinna być krawędź z etykietą likes, pomiędzy A i C powinna być krawędź skierowana, krawędź z etykietą likes, natomiast między B i C powinna być krawędź z etykietą dislikes. Albo możecie to zapisać w formie takiego, w formie dwóch osobnych warunków. Jeżeli one będą w jednej klauzuli match, to będą traktowane jako koniunkcja. Czyli jednocześnie musi być spełnione, że A jest połączony krawędzią likes z B, który jest połączony krawędzią dislikes z C, i oprócz tego A musi być połączony krawędzią likes z C. To jest kwestia konwencji, który zapis wydaje się Wam bardziej czytelny i bardziej naturalny. Cały cypher składa się tak naprawdę z czterech klauzul. Mamy klauzulę start i klauzula start służy do tego, żeby zawęzić podzbiór wierzchołków, od których rozpoczynamy dopasowanie. Jeżeli mamy bardzo konkretne kryterium, zgodnie z którym chcielibyśmy na przykład, żeby
dopasowywania zaczęły się tylko od pewnego podzbioru wierzchołków, to możemy je łatwo wyrazić właśnie w klauzuli start. Match to jest główne, to jest tak jak select w SQL-u. Tutaj definiujemy wzorzec, który będzie dopasowywany do całej grafowej bazy danych. Klauzula where pozwala nam wprowadzić dodatkowe filtrowanie, czyli tutaj możemy sobie wprowadzić dowolny predykat, który będzie ewaluowany w trakcie sprawdzania dopasowania. I klauzula return definiuje nam, co zostanie zwrócone w wyniku zapytania. I teraz popatrzmy sobie na przykład. Wykorzystamy taki schemat. Gdybyśmy operowali relacyjną bazą danych, no to jest jakiś taki zwyczajny model. Klienci robią zamówienia, każde zamówienie dotyczy jakiegoś produktu, produkty są dostarczane przez dostawców, co jeszcze, produkty mają swoje kategorie, każde zamówienie może na każdym zamówieniu są pozycje zamówienia, każda pozycja zamówienia to dotyczy konkretnego produktu, zamówienia są przypisane do pracowników, którzy to obsługują i tak dalej, i tak dalej. No jest takie relacyjne modelowanie, doskonale Wam znane. Natomiast w przypadku grafowej bazy danych pewnie moglibyśmy sobie sprawę uprościć i powiedzieć, że mamy 5 klas obiektów, 5 encji, czyli pracownik, zamówienie, produkt, kategoria i dostawca. A, ja tutaj uprościłem sobie, bo nie wrzuciłem tutaj klienta. Okej, okay, no to jeszcze powinien być klient, tak? Że klient składa zamówienie, czyli potrzebowalibyśmy jeszcze jednej klasy customer tutaj, który by pewnie składał zamówienie. No i nazwaliśmy sobie, robiliśmy sobie etykiety, które mniej więcej opisują, jaki jest charakter, czy jaka jest semantyka poszczególnych krawędzi. No i teraz zobaczmy. Coś najprostszego na początek. Znajdź produkt, znaczy znajdź wszystko o produkcie, jeżeli znasz nazwę tego produktu. No więc w przypadku SQL-a odpytalibyśmy tabelę products i mielibyśmy predykat where product name równa się chocolate i mielibyśmy select, może nie product name, tylko select gwiazdka, tak, products. Natomiast w Cypher QL-u w ogóle nie ma pojęcia takiego jak jakiś wiersz, jakaś tabela, tak? Wszystko jest przecież jednym wielkim grafem, więc to, co my próbujemy zrobić, to próbujemy znaleźć wierzchołki. Próbujemy tak naprawdę znaleźć jeden konkretny wierzchołek, który opisuje produkt o nazwie czekolada. Więc musimy się dopasować i ta klauzula match p dwukropek product oznacza dokładnie tyle. Dopasuj się do każdego wierzchołka, który ma etykietę product. I to każdy dopasowany produkt przywiąż do zmiennej P. Dalej sprawdź, czy ta zmienna P, która odnosi się do wierzchołka, czy atrybut product name ma wartość chocolate. Jeśli tak, to zwróć, no i tutaj albo moglibyśmy powiedzieć return P, wtedy cały obiekt byłby zwrócony, albo product name, tak. No, przepraszam, teraz zauważyłem oczywiście, że to jest bzdura, po co mam wyszukiwać product name, skoro go znam, tak? No ale rozumiecie, o co chodzi. Ale już tutaj mamy inny przykład. Chcielibyśmy znaleźć wszystkie produkty i wszystkich klientów, którzy kupili dany produkt, tak? Powiedzmy, że to jest ta czekolada. Znajdź mi wszystkich klientów, albo znajdź nazwy firm, z których klienci kupowali czekoladę. I w przypadku SQL-a no, musielibyśmy napisać taki wielokrotny join, żeby przejść od klienta poprzez szczegóły zamówienia, poprzez zamówienie, szczegóły zamówienia, na szczegółach zamówienia czy pozycjach zamówienia jest produkt, no i potem musielibyśmy znaleźć produkt czekolada. Zobaczcie teraz, co się dzieje w CypherQL. Ja tak naprawdę definiuję tylko pewien fragment grafu, do którego chcę się dopasować. Ja mówię w ten sposób. Dopasuj się do takiego wzorca. Znajdź wierzchołek należący, posiadający etykietę product, tutaj taki Pythonowy albo JSONowy zapis własności, tak? W nawiasach wąsiastych. Własność product name musi być równa chocolate, czyli nie tylko wymagamy, żeby dany wierzchołek miał etykietę product, ale jeszcze oprócz tego, żeby miał konkretną własność. Moglibyśmy to też przenieść do klauzuli where. Gdybyśmy chcieli. Mi się wydaje, że taki zapis jest czytelniejszy, ale to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia. I teraz ten produkt powinien być powiązany z jakimś wierzchołkiem, który posiada etykietę order. I to powiązanie jest przez związek o etykiecie product. Czyli mamy pewne zamówienie,
które wskazuje na ten produkt. To zamówienie kompletnie mnie nie interesuje, w ogóle nie chcę patrzeć na to zamówienie, nie interesują mnie żadne cechy tego zamówienia, więc nawet nie dowiązuję tego wierzchołka do żadnej zmiennej, bo ta zmienna jest mi do niczego niepotrzebna. Teraz jedyne co, to chciałbym, żeby ten wierzchołek, który należy do klasy order, czy posiada etykietę order, żeby na niego wskazywał jakiś klient, który go zamówił. Czyli czytając jak gdyby od tyłu, być może byłoby to czytelniejsze, znajdź mi tych klientów, którzy są powiązani związkiem o nazwie Purchased z pewnym wierzchołkiem reprezentującym zamówienie, które jest połączone etykietą, związkiem z etykietą Product z obiektem z etykietą Product, który posiada nazwę Chocolate. Tak? Więc zdefiniowałem pewien wzór wewnątrz grafu, do którego chcę się dopasować. I teraz oczywiście to dopasowywanie będzie wielokrotne, to znaczy jeżeli jeden klient kupił wiele razy produkt czekolada, to każde z tych osobnych zamówień będzie stanowiło osobne dopasowanie, więc bardzo możliwe, że wielokrotnie ten sam wierzchołek czy ten sam węzeł reprezentujący klienta zostanie zwrócony w wynikach. Inny przykład. Znajdź mi tych pracowników, którzy sprzedają najwięcej. No więc w przypadku SQL-a no musielibyśmy połączyć zamówienia z pracownikami, zrobić join, następnie musielibyśmy pogrupować po pracowniku, no i wtedy wyświetlić sobie za pomocą funkcji agregującej count liczbę zamówień dla każdego pracownika. W przypadku CypherQL sprawa jest jeszcze prostsza. My tak naprawdę definiujemy wzorzec, który wiąże nam pracownika z zamówieniem. No ja wychodziłem od zamówienia, idąc w kierunku employee, ale oczywiście można by to zapisać dokładnie w odwrotną stronę. Tak? Mogliśmy powiedzieć, dopasuj się do employee, który ma związek typu sold z order. To nie ma żadnego znaczenia, tak? Czy będziemy to ten wzorzec zapisywali z lewej do prawej, czy z prawej do lewej, wszystko jedno. Więc szukam wszystkich par wierzchołków takich, że jeden wierzchołek ma etykietę employee, drugi wierzchołek ma etykietę order, a pomiędzy nimi jest krawędź z etykietą sold. Jeżeli to znajdę, to sam fakt wykorzystania funkcji agregującej count implicite powoduje tutaj grupowanie. Tak więc od razu wierzchołki zostaną pogrupowane według konkretnego wierzchołka, bo my poszukujemy tutaj nazwy, czy tam imienia, nazwiska, wszystko jedno danego pracownika. AST jest oczywiście tylko wprowadzenie pewnego aliasu. Mamy też klauzulę order by, mamy klauzulę descending, żeby posortować malejąco i jest klauzula limit, która ogranicza nam liczbę zwróconych wyników. Klauzula start. Co tam może się pojawić? Jak powiedziałem, to jest klauzula, która służy do tego, żeby ograniczyć początkowy zbiór wierzchołków, od których rozpoczynamy poszukiwanie. Możecie wskazać bardzo konkretny wierzchołek, możecie wskazać wszystkie wierzchołki, możecie podać konkretny identyfikator wierzchołka, możecie podać zbiór wierzchołków poprzez powiedzenie node i tutaj podanie listy wierzchołków. Możecie wskazać bardzo konkretne wierzchołki, na przykład n równa się i tutaj będzie dopasowanie, tak, wzorzec dopasowujący się do bardzo konkretnego wierzchołka. Możecie też wskazać na przykład jako wierzchołki początkowe wierzchołki, które posiadają jakąś określoną własność. Tak? No i to jest tak naprawdę do tego to służy, żeby wygenerować ten seed początkowy wierzchołków, od których zaczynamy dopasowywanie. Najważniejsza jest klauzula match. Tutaj definiujecie, jak wygląda dopasowanie, czyli taki match bez żadnych dodatkowych elementów dopasowuje się do każdego wierzchołka, tak? I dopasowany wierzchołek wiąże ze zmienną n. Teraz, jeżeli podacie tutaj listę etykiet, to oczywiście będziemy się dopasowywali tylko do wierzchołków z daną etykietą. Ten zapis też już widzieliście, to jest dopasowanie się do wierzchołka, który posiada własność key z wartością value. Więc możemy też tutaj, a alternatywą oczywiście jest klauzula where, gdzie moglibyśmy później post factum odfiltrować, ale zauważcie, że to nie jest to samo. To jest bardzo istotne, to jest trochę tak jakbyście, pytanie czy najpierw robić join w bazie danych, a potem aplikować klauzulę where, no nie. Tak? Sensownie jest najpierw ograniczyć, jak najbardziej ograniczyć rozmiar łączonych tabel po to, żeby join poszedł jak najszybciej. I tak samo jest tutaj. Jeżeli wrzucicie taki predykat bezpośrednio do klauzuli match, to istotnie zmniejszacie liczbę dopasowań.
a klauzula WHERE odbywa się po dopasowaniu, więc wszystko, co da się odfiltrować na poziomie dopasowywania, powinno być odfiltrowywane tutaj, ponieważ bardzo gwałtownie zmniejsza się rozmiar przetwarzanych wyników pośrednich. Tutaj macie dopasowanie do pary wierzchołków, które połączone są krawędzią skierowaną, a tak wygląda dopasowanie się za pomocą krawędzi nieskierowanej. Jeżeli chcemy ograniczyć się do bardzo konkretnych typów związków, związków o określonych etykietach, to wówczas w nawiasach kwadratowych wewnątrz tej strzałki reprezentującej związek wpisujemy ograniczenie. Jeżeli nie podamy żadnej etykiety, żadnego typu związku i tylko podamy nazwę zmiennej, to wówczas nastąpi dopasowanie za pomocą no w sumie dowolnego związku pomiędzy wierzchołkami N i M, ale ta krawędź, która łączy ze sobą wierzchołki N i M, zostanie dowiązana do zmiennej R. Dlaczego? Dlatego, że krawędzie też mogą mieć swoje atrybuty. Jeżeli dowiążecie krawędź do zmiennej, to macie dostęp do atrybutów tej krawędzi. Możecie napisać sobie R.weight większe niż 10 na przykład. Albo możecie sobie powiedzieć length od R, tak? I policzyć sobie, jak długie jest to dopasowanie. Szczególnie gdybyście zastosowali na przykład coś takiego. Ten zapis z gwiazdką i potem limitem odległości to jest zapis, gdzie on się dopasuje do par wierzchołków N i M takich, że pomiędzy nimi jest co najmniej jeden i co najwyżej trzy inne wierzchołki, tak? Czyli te skoki, te przeskoki mają taką dokładnie długość. To jest przypisanie pojedynczej krawędzi do zmiennej, dowiązanie w zasadzie pojedynczej krawędzi do zmiennej, a tutaj macie dowiązanie całej ścieżki do zmiennej. Tak, to jest istotne. Ścieżka a krawędź. Krawędź jest pojedyncza, natomiast ścieżka to jest sekwencja krawędzi. Czyli na przykład możecie iterować po ścieżce, możecie w zapytaniu cypherowym zapytać się, czy dana krawędź jest in path. Tak? I można wydać zapytanie o zawieranie się wewnątrz ścieżki, ponieważ ścieżka ma, to jest zbiór krawędzi, czy sekwencja krawędzi, mówiąc precyzyjniej. Można zapytać się, jaka jest długość tej ścieżki, tak? Więc tutaj mamy dużo różnych możliwości. Jest kilka wbudowanych funkcji, które oferuje Cypher, takich bardzo użytecznych, na przykład shortest path albo all shortest path. Shortest path zwraca pojedynczą, najkrótszą ścieżkę między wierzchołkami, tak, w postaci właśnie zmiennej, pojedynczej zmiennej typu ścieżka i można sobie ją potem wyświetlić, a funkcja all shortest path zwraca kolekcję. Więc wtedy mamy tutaj kolekcję wszystkich najkrótszych ścieżek. Pamiętajcie, że pomiędzy dowolną parą wierzchołków może występować więcej niż jedna najkrótsza ścieżka. Tak? No i też odpowiednio potem w języku Cypher można sobie po tej kolekcji iterować. Jeżeli chodzi o predykaty w klauzuli WHERE, to no, najprostszy predykat to jest oczywiście ograniczenie wierzchołka tylko do wierzchołków posiadających określoną etykietę. To sprawdzenie, czy istnieje krawędź has. Tak? Has i tutaj podajecie nazwę własności, to spowoduje, że możemy w warunku tak, przejść, przeiterować tylko po wierzchołkach, które posiadają jakąś określoną własność. Jest oczywiście is null, jest możliwość tego wskazania typu pojedynczej krawędzi, jest negacja, not, tak? Wskazanie jakiegoś typu. Jeżeli chodzi o zawieranie się w zbiorze wartości, no to tutaj jest tak trochę jak w takiej notacji Pythonowej, gdzie ten zbiór wartości jest reprezentowany jako lista, czyli nawiasy kwadratowe, elementy oddzielone przecinkami i operator in, który sprawdza, czy własność jest tam zawarta. Ciekawym operatorem dodanym do Neo4j'a, do Cyphera jest równa się tylda. Równa się tylda to jest po prostu dopasowywanie wyrażeń regularnych. Czyli wtedy macie możliwość zdefiniowania dowolnego wyrażenia regularnego, tak jak tutaj na przykład, czy własność dopasowuje się do, i oczywiście caret oznacza początek łańcucha znaków, potem mamy trzy cyfry, kreska, trzy cyfry, kreska, cyfra, kreska, cyfra, tak? I dolar oznacza koniec łańcucha znaków. No i tutaj takie podstawowe regexpy też można sobie zapisywać.
Clausula Return. Clausula Return mówi o tym, co zwrócić i w jakim formacie. Najczęściej Return gwiazdka, wtedy zwracane są całe obiekty wierzchołków. Return N to będzie zwrócenie po prostu obiektu wierzchołka. Return Distinct N pozwala nam na odfiltrowanie duplikatów i zwrócenie listy unikalnej. Oprócz tego mamy jeszcze klauzulę Order By i w klauzuli Order By wskazujemy kolejność porządkowania wyników, Descending, Ascending, oczywiście do porządek sortowania. Skip n, ile wierzchołków od początku przeskoczyć, limit n, ile wierzchołków od początku włączyć do odpowiedzi. Mamy też możliwość definiowania funkcji grupowych. Zdefiniowane są count, sum, average, min, max i collect. Collect służy do tego, żeby przetwarzać kolekcję, na przykład taką czy zebranie w kolekcję agregowanych wartości. Tak? Więc jeżeli robię sobie group by i mam na przykład daną kategoryczną, więc jeżeli robię group by i chcę uruchomić funkcję agregującą, no to oczywiście to, na czym działa ta funkcja agregująca, to musi być liczba, tak? W przypadku na przykład sum czy average, tak? Tylko count, min i max potrafią obsłużyć wartości kategoryczne, natomiast collect służy do połączenia ich do postaci listy. Tak więc można sobie stworzyć listę, przejść sobie po całej kolekcji, jak i stworzyć sobie listę i zwrócić w wyniku listę, plus jest też cały zestaw funkcji statystycznych. Ja już tutaj pominąłem to, bo oczywiście to wszystko jest w dokumentacji, ale są też takie bazowe funkcje do przetwarzania liczb, tam podnoszenie do kwadratu, pierwiastki, przetwarzanie łańcuchów znaków, tak, jakiś trim, substring, i upper, lower i tak dalej, i tak dalej. Także no, to, czego byście się spodziewali. Jak znacie taką typową listę funkcji implementowanych na przykład w relacyjnej bazie danych w SQL-u, no to będzie mniej więcej to samo. A i tu jest jakiś przykład takiego zapytania w Cypherze, który robi nam grupowanie. W jaki sposób są tworzone wierzchołki? W SQL-u oczywiście mamy cały DML, czyli insert, update, delete i merge. Jeżeli chodzi o Cyphera, to jest tylko jedno polecenie, create. I polecenie create tworzy nam nowe wierzchołki, nowe krawędzie. Jeżeli powiemy coś takiego, to polecenie utworzy nam w bazie danych dwa nowe wierzchołki. Utworzy nam wierzchołek, który będzie miał etykietę actor z własnością name ustawioną na Clint Eastwood i utworzy nam wierzchołek należący do klasy movie, czy z etykietą movie i posiadający własność title z wartością unforgiven. I nic więcej. To jest zwykłe, proste polecenie. Jeżeli chcemy utworzyć związek pomiędzy dwoma wierzchołkami, to musimy dopasować najpierw te wierzchołki do zmiennych, czyli gdybyśmy pominęli w ogóle to słowo create, zrobilibyśmy tylko ten match, to oczywiście jedyne wierzchołki, które by się dopasowały, to byłyby te wierzchołki, które właśnie dodaliśmy, no chyba, że mamy więcej Clintów i Studów w bazie danych. Więc mielibyśmy dwa wierzchołki i one zostałyby dowiązane odpowiednio do zmiennej C i do zmiennej M, czyli te C i M to byłyby takie placeholdery utrzymujące te dwa interesujące nas wierzchołki i teraz to stwierdzenie create tworzy nam, ponieważ ten wierzchołek C już istnieje, wierzchołek M już istnieje, one nie zostaną ponownie stworzone, zostanie stworzony tylko i wyłącznie związek pomiędzy nimi, czyli pomiędzy wierzchołkiem C i M pojawi się związek, który będzie miał etykietę acts in i będzie miał własność o nazwie role i wartość bill money. Oczywiście takie ręczne wklepywanie byłoby bardzo niewygodne, ale to są jedyne dwa polecenia, nic więcej tutaj nie ma. Tak? Te dwa polecenia do stworzenia wierzchołków i stworzenia krawędzi to są jedyne polecenia, które tworzą cokolwiek w Neo4j'u. Dodano jeszcze polecenie load CSV from. I tutaj to load CSV from możecie albo tam podać URL i zczytać sobie bezpośrednio z sieci jakąś daną, albo podać lokalną ścieżkę do lokalnego pliku. I to działa w ten sposób, że Neo4j sparsuje ten plik CSV, tak? Każdy wiersz zapisze do zmiennej i możecie się odwoływać wtedy do konkretnych kolumn w tej zmiennej. Czyli każdy wiersz w pliku CSV actors będzie teraz dowiązany do zmiennej row i row 0 zawiera to, co jest w pierwszej kolumnie w pliku CSV, row 1, co jest w drugiej kolumnie, row 2, co jest w trzeciej kolumnie i tak dalej. Więc jeżeli macie plik CSV, w którym macie zdefiniowane już, tak, chcecie zaimportować gotowy plik CSV, w którym już jest zdefiniowana na przykład lista krawędzi, no to voilà,
Tak, wystarczy tylko tyle. Natomiast nie da się jakoś bardzo łatwo zaimportować macierzy sąsiedztwa, gdybyście ją wypluli, ale ten CSV wydaje się bardzo, bardzo wygodny. Co jeszcze? Na koniec słów parę na temat rozszerzenia. Po pierwsze, na stronie Neo4j znajdziecie różnego rodzaju rozszerzenia, pluginy. Pojawiły się takie propozycje, żeby na przykład wzbogacić serwer bazy danych o możliwość przetwarzania danych geograficznych z pewnego rodzaju rozumieniem tego, co to jest topologia, żeby można było wydawać zapytania topologiczne, tak? Coś się zawiera, coś się nakłada, coś jest rozłączne, no jak to w systemach informacji geograficznej. Są rozszerzenia dla innych języków zapytań, więc można sobie robić GraphQL. Można sobie pisać swoje własne procedury, póki co tylko w Javie, być może to będzie też rozszerzone, no ale można bezpośrednio sobie zaimplementować swoją własną procedurę w Javie i ją odpalić. I wreszcie to, co chciałem zwrócić Waszą uwagę, jest coś, co się nazywa APOC. To jest Awesome Procedures on Cypher i to jest dostarczany razem z Neo4j cały gotowy zestaw. Bardzo bogaty zestaw zaimplementowanych algorytmów. Tam w zasadzie znajdziecie wszystko. To jest taki jeden wielki toolbox, w którym macie gotowe procedury do importowania danych, tak? Albo bezpośrednio przez JDBC, albo parsowanie jakichś JSON-ów, czy importowanie z innych formatów danych. Macie poimplementowaną całą masę gotowych algorytmów, tak? Na przykład przeszukiwanie drzewa wzdłuż, wszerz, znajdowanie najkrótszych ścieżek, algorytm Dijkstry, algorytm Forda, algorytm Bellmana, przeszukiwanie grafu przez A-gwiazdkę. Macie też gotowe od razu funkcje, które liczą nam miary centralności, takie jak pośrednictwo, stopień czy PageRank. Są poimplementowane różnego rodzaju funkcje liczące odległości. Także w zasadzie wszystko w tym APOC jest i fantastycznie rozszerza to możliwości Cyphera. Żeby Was o tym przekonać, zobaczcie, jak wyglądałoby znalezienie w grafowej bazie danych mojego znajomego, który ma znajomego albo znajomej, którzy mają największy PageRank. Załóżmy, że mamy bazę, w której mamy tylko i wyłącznie wierzchołki z etykietą person i one są ze sobą połączone za pomocą klauzuli, za pomocą, przepraszam, związku o etykiecie is friend. Więc to, co ja próbuję zrobić, to próbuję znaleźć wszystkich moich bezpośrednich znajomych. Tak? Zatem, ponieważ bycie znajomym jest w przypadku tego modelu nieskierowane, więc ja próbuję dopasować taki wzorzec. Tu widzicie, no nie napisałem tego najładniej, bo użyłem tu klauzuli where. Sensowniej byłoby oczywiście tutaj napisać me person i w nawiasie wąsiastym name równy Mikołaj Morze. No ale już zostańmy przy tym. Czyli tak, próbuję dopasować pary wierzchołków, wszystkie pary wierzchołków, które są połączone ze sobą związkiem is friend. Dodatkowo, więc pierwszy wierzchołek w parze będzie dowiązany do zmiennej me, drugi do zmiennej friend. Te wszystkie pary wierzchołków filtruję za pomocą klauzuli where i zostawiam tylko te pary, w których ta pierwsza zmienna, to pierwsze dowiązanie jest do wierzchołka, który ma własność name równy Mikołaj Morze. Czyli po tych dwóch pierwszych wierszach zostaję tylko i wyłącznie z moimi znajomymi. Teraz wszyscy moi znajomi są dowiązywani kolejno do zmiennej friend. Teraz funkcja collect friend spowoduje, że wszystkie wierzchołki, które udało się znaleźć, zostaną połączone do kolekcji friends. Czyli w wyniku funkcja collect stworzy mi listę moich znajomych i ta zmienna friends będzie zawierała listę wszystkich moich znajomych. Polecenie call powoduje wywołanie funkcji. W pakiecie Awesome Procedures on Cypher jest moduł algo i jest funkcja PageRank. Jak spojrzycie sobie na API, to zobaczycie, że ta funkcja przyjmuje na wejście zbiór wierzchołków. A to jest dokładnie to, co ja tutaj zdefiniowałem. Tak? To jest moja kolekcja wszystkich wierzchołków, które są bezpośrednio ze mną połączone krawędzią o etykiecie is friend. Więc wywołuję sobie tę funkcję i zwracam wynik w postaci par. Znajomy, wynik tego znajomego. Tak? Znajomy, wynik znajomego. I z całego zapytania zwracam listę moich znajomych wraz z ich PageRankiem, sortując ich od najwyższego PageRanku do najmniejszego i biorę sobie limit 1, czyli wybieram tego, który ma najwyższy PageRank. I teraz konia z rzędem temu, kto spróbuje zaimplementować PageRanka w SQL.
Z poziomu języka zapytań i interfejsu macie też możliwość profilowania. To jest bardzo fajne, szczególnie jeżeli zapytanie na przykład albo bardzo długo działa, albo daje dziwne wyniki, dziwne w sensie inne niż byście się spodziewali. Macie możliwość wywołania polecenia explain i jest albo polecenia profile. Explain tłumaczy, jak zapytanie zostanie wykonane bez wykonywania tego zapytania, czyli estymuje tak naprawdę rozmiary tych tymczasowych wyników. Natomiast profile uruchamia zapytanie i liczy dokładnie, ile czasu zajęło wykonanie każdego elementu, tak jak normalny profiler. Więc gdybym na przykład chciał sobie wydać jakieś takie zapytanie, tak, znajdź mi wszystkie wierzchołki opisujące samochody i ubezpieczenia tych samochodów, poprzez tam podwiązywanie tego do zmiennych i to jest jakaś wielka baza danych, tak, wszystkich samochodów w Polsce i wszystkich ubezpieczeń, na przykład OC, no to mogę sobie zobaczyć mniej więcej, jak to by wyglądało, tak, akurat dysponowałem taką przykładową bazą danych i na początku, tak, to zwykłe dopasowanie M dało 7 milionów wierzchołków, potem było sfiltrowanie to URI contains car zmniejszyło się do 1,5 miliona, potem znowu to 1,5 miliona rozszerzyłem o wszystkie związki do 9 milionów, potem ograniczyliśmy typ związku, czy tam ten typ URI, a nie, przepraszam, to jest type, zwraca tylko nazwę typu, no więc już dalej filtrowania nie było. To filtrowanie pierwsze to było oba te filtrowania, czyli MURI contains car and MURI contains insurance. One były tutaj zrealizowane na tym pierwszym etapie. A więc można sobie sprofilować zapytanie, albo można sobie najpierw zobaczyć, jak to zapytanie będzie wykonane. I wspominałem, że jest możliwość definiowania indeksów i ograniczeń. To jest na razie bardzo uproszczona sprawa, no ale możecie, jak widzicie, sobie założyć ograniczenie na przykład na wszystkich wierzchołkach z etykietą person i powiedzieć assert, no i tutaj is unique, wskazać atrybut, który ma być unikalny, dla przyspieszenia niektórych wyszukiwań, jeżeli jakiś atrybut jest często w klauzulach where, no to warto go zaindeksować. Oczywiście tak jak zawsze nie indeksujemy wszystkiego jak się da, dlatego że indeksy muszą być pielęgnowane i to też jest istotny koszt, jeżeli chodzi o bazę danych. Więc na sam koniec, gwoli zamknięcia tego tematu, modelowanie za pomocą grafowej bazy danych jest bardzo przyjemne, bardzo proste i naturalne. Wierzchołki reprezentują rzeczy, byty, tak? Encje w świecie rzeczywistym. W zasadzie wierzchołki reprezentują instancje encji, czyli konkretne rzeczy, a etykiety służą do tego, żeby opisywać encje, czyli kolekcje rzeczy o wspólnych własnościach. Związki nakładają pewną strukturę na modelowaną rzeczywistość, a właściwości służą do tego, żeby zapisywać, no właśnie, właściwości, atrybuty wierzchołków i krawędzi. Zasadniczo ważne jest, żeby nie zapisywać wszystkiego w postaci, w takiej wersji absurdalnej można by każdą własność zamodelować jako wierzchołek i potem tworzyć krawędzie, które będą mówiły, że dany wierzchołek ma daną własność. Więc trochę tak jak w przypadku tworzenia schematu dla relacyjnej bazy danych. Zastanówcie się, czy coś jest naprawdę encją, czy występuje w rzeczywistości. Jeśli tak, to jest wierzchołkiem. Jeżeli jest bardziej konceptem, czymś bardziej abstrakcyjnym, to nie jest wierzchołkiem, tylko właściwością. Co spowoduje, że znacznie częściej będziecie używać właściwości niż związków i wierzchołków, dlatego że związki i wierzchołki będą zarezerwowane dla faktycznych bytów i związków pomiędzy tymi bytami. Starajcie się generować jak najogólniejsze związki, żeby też nie tworzyć bardzo dużej liczby związków pomiędzy tymi samymi instancjami. Nie ma sensu duplikowanie symetrycznych związków, to już jest wbudowane jak gdyby z Cyphera, więc jeżeli zdefiniujecie związek jako skierowany, no to będzie dopasowanie do skierowania. Jeżeli w zapytaniu powiecie, że interesuje Was to, nawet jeżeli jest nieskierowany, to też zostanie dopasowany. No i też nie duplikujcie związków dwukierunkowych, wystarczy raz zdefiniować, że związek jest dwukierunkowy. Jeżeli chodzi o ćwiczenie, macie tam zapisane ćwiczenie razem z zadaniem. Zadanie jest proste. Macie tam dwa pliki, które sobie zaimportujecie do Neo4j'a i macie napisać mi 10 zapytań. 10 zapytań, za każde zapytanie dam Wam jeden punkt. Czego dotyczą te zapytania, to już niespodzianka. Skąd Neo4j?
Bardzo zachęcam do tego, żeby sobie ściągnąć za darmo ze strony neo4j.com, zainstalować i pobawić się samemu, ale jeżeli tego nie chcecie albo nie możecie tego zrobić, to w ćwiczeniu jest też link na stronie neo4j.com. W chmurze możecie sobie uruchomić swoją własną dedykowaną instancję, taki sandbox, tam sobie dostajecie trochę miejsca, trochę pamięci, możecie sobie uruchomić swój własny serwerek, możecie tam utworzyć sobie swoją własną bazę danych, załadować tam dane, no i na tyle, na ile potrzebujecie, tam przez jakiś czas te bazy danych tam będą działały i możecie się nimi pobawić, poeksperymentować, tak? Będziecie wtedy mieli po prostu taki pełny interfejs przeglądarkowy. No oczywiście, jeżeli pracujecie lokalnie, to albo w przeglądarce, albo możecie skorzystać z aplikacji klienckiej. Jest dostępna, działa na Linuxie, działa na Windows. Nie wiem, jak na Macu, to już musielibyście sprawdzić. Więc tyle, jeśli chodzi o ćwiczenie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i przyjemności w pisaniu zapytań cyferowych.